pozdrów w końcu. Proszę, teraz musi mi coś siąść. Wampir. Okej. Okay. Gryzonko, ja to lubię. Ja to lubię. Kluczyk, dobra? Czemu ja jakieś R1, diet R1 widzę? Nie wiem, co to jest totalnie, moi drodzy. Dajmy komsy. Czemu komsy nie chowają tego? Sandra. Krychak. Ej, tu jest trup. Tu jest trup. Czekajcie, dobra, zgłoszę ja to. To jest mój trup, widzowie. Dobra, siemano. I teraz tak. Krychaku, ja mam do ciebie pytanie. No? Słuchaj, kto wbiegał jeszcze przed tobą do tego, do laba? Kurde. Nie powiem ci w sumie. Światło później zgasło, nie wiem. No. A nie nabiegałeś na kogoś? Znaczy nabiegałem, ale ci nie powiem chyba teraz, wiesz? A kto tam jeszcze był na tej temperaturce z tobą teraz? Mogę tak powiedzieć to, że ja się chyba z tobą mijałem, ja szedłem na rakietkę, a ty chyba szłeś do larba. Mhm. Ten, mi się wydaje, że może to być Elikson, wiesz, że Elikson się mijał ze mną. Bo coś pomarańczowego. Albo Turet chyba był i Elikson. Elikson, gdzie biegłeś? Turet albo Elikson. Nie, ja biegłem sobie z dropshipa w dół. Stałem chwilę nad komsami, potem w sumie się komsy zapaliły, ja naprawiłem komsy i sobie zszedłem w dół do O2. Generalnie to mnie tam widziałeś w tym labie. Ale to byłem wcześniej tego, na rakietce z Łosiem i potem jeszcze Bober dobiegł. No to tak to zrobiłem. Tak, zrobiłem temperaturkę i tego kliknięcie. A kiedy Bober dobiegł? Nie wiem, on się toczy. Pytanie techniczne, ciało jest tego na teleskopie. Mhm. No. Pytanie techniczne. Czy u mnie słychać tą burzę, bo mi teraz nie słychać mnie na morzu? Spokojnie, bo okay. Spokojnie, bo był. Właśnie, jak ci w antenę pierdolę. Trzymam kciuki, to my, że kiedyś się uda. No tam zrzucamy co dwie gierki, nowe osóbki. Cytując klasyka, walnęło to walnęło, na kij drążyć temat. A ja chyba tak widziałem coś, to, czego powiedzieć nie powinienem, ale dlatego nie powiem, bo nie, jeszcze... Tak. Nie, no mów. Nie. Może jak to impostor, no to wiadomo. Nie, to jest coś, że jak to powiem, to kogoś mogę przez przypadek wkopać. Nie mów. Oj. Nie. Harry Lee, w sensie ty jesteś romantykiem Harry Lee'ka impostorem, tak? No pewnie coś takiego. Nie, wypraszam sobie. Tak. Dobra, Krychak, czyli pamiętasz Eliksona, że mijałeś tylko, tak? No czy jak to nie jest Elikson, to był Turet, no i Turet mówił, że... Ja się twoimi słowami teraz tak sugeruję. No to Turet powiedział, że był Turet. A nie Bober miałeś czasem? Przecież Bober biegał do laba i się Bober, ale Bober nie wbiegł do środka laba, Bober był tylko na wejściu, a Turet był w labie. Aha, na korytarzu się mijaliście, okej. Okay. Turet był w labie. Tak, zgadza się, przyznaje się bez bicia. Dobra, w takim razie więcej nie wiem, a drugie ciało, bo są dwa. Nie wiem, ja znam. Też nie wiem. To nieprawda, że... Nieprawda, ja nie jestem impostorem, bo nie. Jesteś. Nieprawda. Zostawcie! Lilki chyba tam nie było, chociaż nie wiem. Ona chyba przed labem gdzieś była, ona pobiegła do ofisa chyba, ale nie jestem pewien. Tak, jestem w kierunku. Bardzo nieładnie krzela zabiliście. Ona prostownie... Oj, widzowie, nie wiem, dobra. Lilika ma jakiś dziki movement, bardzo dziki, bym powiedział nawet. To było dobre, widzowie, bo ten movement wampira wyszedł giga ekstra. Ja tam dalej nie wbiegałem i to mogło dobre alibi na Krychaku mega zrobić. Lecę zrobić specimena. Jakie są taski do zrobienia? Także u Krychaka jestem mega, wiecie, clear, widzowie, póki co. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Dobra, ugryzłem. Dobra, Danix, on padnął. Ja z Danixem zostałem. Joas zgłosił. O! Bardzo szybko, po sekundzie. Westi, wytłumaczysz mi to? Ale sam ci tłumaczę. No.
ty tam tańczysz sobie przy mnie, a nagle widzę reporta. Wytłumacz mi to. A gdzie tańczę, bo to jest istotne. W sensie zginął, bardzo. Widzowie, tak. Padnął jako zginął, umarł. Nie wiem, czy ujawniać lokalizację teraz, czy jeszcze czegoś nie chcemy. Ale Joa, możesz coś więcej do rzeczy? Bo Westine faktycznie tam biegła do góry z Daniksem, ale co jak gdzie? No ja przecież to byłem. Gdzieś przy znaczy nie z Daniksem, przepraszam, z tym co zginął. Daniks, ty byłeś ze mną, tak. Przy toaletach trup jest i Westina tańczyła dookoła mnie. No, nie tańczyłam właśnie w tym problem i ogólnie to ja też widziałam tu sytuację i też widziałam jak ciało padało. Nagle, ale nagle nie wiesz co się dzieje, a teraz mówisz, że ciało pada. No, bo... No, hejka Asirka, siemka, witam. Gites, tak, Asirka. Padało i wczuwam się dopiero w Amogucy. Więc nie wiem, co ty w ogóle do mnie mówisz w tym momencie. Mieszasz się w wyznania. Tam padł double kill? No właśnie. Jak ty to mogłaś widzieć? Właśnie. Jak było światło zgaszone? Ej, Westina śmierdzi mega jesterem teraz. Mam rolę taką. Ale ona jest albo impo, albo jester. No nie mam im niga, no. Walcie w nią. To jest Jester, to jest Jester. No jeden padał i ty zgłosiłeś ciało. Jak tańczy obok ciała na oczach Joa. Nie wywalajcie jej jeszcze, serio, bo to może być Jester. Nie głosujcie. Nie dookoła ciała. Jeszcze niby widziała coś więcej. Aha. A nie powinna widzieć nic. Migało mi. A pytanie, Jester ma większą wizję? Chyba tak. Nie? Nie? Na pewno? Chyba tak, ale nie. A nie jak neutral? Chyba jak neutrale ma. Ale jako Jester zawsze można kłamać. Tak. Jako Jester zawsze można kłamać. Dobra, tak ze światów, tak. Tak, ma większą, okej, okay, czyli Turet mówi, że ma większą wizję. Turet, to nie są dziady, część druga, duchy się cichaj tam. Lubimy Mickiewicza, ale nie aż tak. Nie znoszę śmieci. Nie lubimy. Ej! Nie, tu chodzi o Mickiewicza, fakt. Mickiewicza widocznie był nawet zdryngolony, kiedy coś pisał. Dobra, bytu gadu, a... Ale czekaj, Joa, ty widziałeś jak ona zabiła, czy po prostu ona latała obok ciała? Bo jak latała, to jest 100% Jester. Nie widziałem jak zabiła i to nie było też obok ciała, tylko biegła obok mnie. I po prostu report mi się zaświecił. No to nie, ja ci mówię, że no ciało padało, ty zgłaszasz ciało. Ale nie słyszycie tego po niej, jak ona to gada dziwnie? Nie słyszycie tego? Nie no, jak chcecie, jak jesteście pewni, mogę wam zaufać, ale jakby serio. Ona tak nigdy nie gra. Ja nie ryzykuję. Wynek, mamy 50-50. Albo to jest Jester. No to będzie koniec szybki. Albo ona jest impostorem. To są, mamy 50-50, bo ona brzmi w taki sposób przy takich rzeczach. Ona, nie wiem, dawno nie grała, więc ciężko ją wyczuć. Widzi radę, szeryf, wiecie co robić. Dobra widzowie, lecimy. Skip. Spokojnie. Jest trzech impostorów, o nie. I światełka są zgaszone. Musimy zrobić dobrego triple killa. Ja mogę ugryźć i mogę uciekać. Także szukam kogoś. Ktoś jest obok przycisku? Nie bardzo. Ej! Chodź, Bobrzyco. Zabijasz? Czy ja gryzę? No nie, ja go ugryzłem akurat, cholera! I co to dało? Właśnie bałem się tego, że tak zrobi. Ja nie mogę zabić teraz. Ja nie mogę zabić teraz. No nie wierzę. Joa znalazł. Ogólnie to trupa znalazły. In the griririka moment. No. No czemu popra? On powinien wcześniej zginąć. Ririka, co to było? No fair. Co to było, Ririka? Dostać. Kto był w tej rundzie w specimenie? Ja, ty i Elikson. Tak. Okej, okay. A wracałaś się Flif? A Priv wywaliło chyba. Dobra, to jest Ririka na bank. Nie jestem. To jest Ririka. Nie. Widziałem. Ale no, że broń. Ej, dziękuję niby za wspierającego. Niby gdzie widziałeś? Niby gdzie? Niby gdzie? Na kosmosie. A niby gdzie jestem?
Bo jest możliwe, że to Sandra jest, ale nie jestem pewien. Ej, serio, to jest Ririka, po prostu. No niby gdzie jestem w tym momencie? Gdzie jesteś? Na korytarzu. Ale jakim korytarzu? W adminie. Nieprawda, bo jestem, robię butelki w... No to co, twój morfing, tak? Tak? Jak ty robisz butelki? Nie widziałem cię tam. O! Gdzie ty tam byłeś? Teraz pytanie, czy Wendpool i Danix odgrywają 300 IQ impostor playa? Powiem tak, były cały czas zgaszone światła, ale jakby widziałem, nabiegłem dosłownie, jak Ririka zabiła teraz. Nieprawda! Ririka, no co nie. To ma znaczyć? Ej, no Danix, widziałeś ją, ale serio nie. Teraz, bo nie wiem, czy Morphing, czy serio, nie, czy serio ona. Ja, bo ja widziałem właśnie tego, to dwa no. I nie widziałem ją w ogóle. Ale ja robię te butelki tam w tym miejscu, nie wiem, czy to ma w ogóle nazwę ten pokój. Który? Bo chyba nie. O, tu jest Boiler Room. Pytanie, czy ona tak naturalnie robi, gdy jest, czy nie? Nie, no wiem, widział ją. Ja jestem, u mnie jak ja jestem impostorem, to jestem, jestem specyficzna, bo to słychać no. U mnie. A teraz ja tak nie robię, kiedy jestem imposterem, więc nie jestem i koniec! Szczerze, moim zdaniem najlepszy wybór strategii to wydalenie Sandry, po prostu. A ja widziałem Ririkę, jeżeli Danix jej nie widział, to to jest Ririka, moim zdaniem. Nie jestem impostorem, Wenek, chcesz ode mnie? Chyba, że... Nie no, jest trzech impostorów, my musimy kogoś wyrzucić Ririka, no sorry! Osiem osób jest, beka! Ale poczekaj, na samym początku, skąd ty przybiegłaś do tych butelek? Wychodziłam z tego, bo tak, gdy zaczęłam grę no. I robiłam wcześniej i poszłam od razu, najpierw robić te kołowrotki w Boiler Roomie i potem poszłam ten, robić te butelki. Nie robiłaś kołowrotków, bo było ja bym światło. Cię widział, jak biegniesz do kołowrotka, ostatniego kołowrotka, bo ja byłem w Bipońcach i bym cię wcześniej widział. A ja mówię, że bezpieczniejsze. Nie mówiłaś, że najbezpieczniejsze jest wywalenie Sandry. Mówię wam, że Ririka zabiła Viro na moich oczach, na dole, proszę was. Musimy kogoś wywalić. Nie jest. Sandra jest najbezpieczniejsza, bo oni mogą być duo. Nie, no to była ona z wami. Seria. Jeżeli to jest Morphing, to przepraszam. Menek. Trapper, jest, widzowie, jest. Tykło. Koniec. Ale na to bana! Mówiłem, że na Sandrę. Dobra, Wenku, nie ufam. Nie ufamy Wenkowi teraz. Czemu, stary? Dobra, stop.